Witajcie, z tej strony ponownie Damian Fausztot Polska. Witam Was w trzeciej części materiału, w której wspólnie budujemy sobie frezarkę, małą frezarkę CNC. To, czym się dzisiaj będziemy zajmowali, to podłączenie sterownika oraz zasilacza, który widzicie tutaj, oraz okablowania, które już sobie przygotowaliśmy wcześniej. Tutaj osoby, które widziały pierwsze dwie części materiału, mogą zwrócić uwagę na to, że ja mam założone już na przewodach złącza. Założyłem te złącza, żeby po prostu tego już w tym filmie nie ujmować, a myślę, że tutaj każdy będzie wiedział, jak taką kostkę z zaciskiem śrubowym należy sobie założyć. Tak jak Wam powiedziałem, dzisiaj instalujemy sterownik Blackbox. W kolejnym materiale wideo, który się pojawi, zastąpimy Blackboxa sterownikiem opartym o Arduino. Ale jako, że to jest taka wersja przy Blackboxie szybsza, łatwiejsza w instalacji, od tego sobie zaczniemy. Na początku omówię, co tutaj przygotowałem, więc mamy zasilacz. Ja już założyłem sobie wtyczkę. Jak widzicie, najlepiej, żeby się zakładali wtyczkę mimo wszystko z uziemieniem. Miałem taką wtyczkę już przy tym zasilaczu, więc postanowiłem ją wykorzystać. Jest to zasilacz 350W, 24V, bo tak najlepiej, aby był zasilany Blackbox, czyli 24V. 350W to troszkę jest nadmiar tej mocy w stosunku do całej elektroniki, ale nie zaszkodzi to na pewno. Sterownik Blackbox. Na temat Blackboxa więcej na pewno możecie zobaczyć na naszym kanale YouTube. Aczkolwiek Blackbox jest sterownikiem, który umożliwia sterowanie czterema silnikami, z tym, że tutaj mamy silnik po jednym silniku dla osi X i Z, a Y możemy sobie zdublować. Użytkownicy zaawansowani mogą tutaj zmienić w oprogramowaniu i na samej płytce mechanicznie tak, aby przykładowo dla osi Z były dwa silniki, które działają tak samo, jeden Y i jeden X. Tutaj przy tej konstrukcji mamy trzy silniki, tak więc będziemy wykorzystywali złącze X, Y i Z. Ten Y2 sobie zostawimy wolny. Również jak widzicie tutaj mamy możliwość podłączenia krańcówek, czyli krańcówki X, Y i Z. Często się pojawia pytanie właśnie, dlaczego stosujemy po jednej krańcówce, tylko na jednym końcu osi. No właśnie jednym z powodów jest to, że mamy tylko dostępne te trzy złącza. I owszem, jest możliwość, aby zainstalować sobie taką krańcówkę z drugiej strony, pomostkować te krańcówki powiedzmy dla osi X i tutaj razem podpiąć, aczkolwiek tak naprawdę płytka jest przystosowana do tego, aby podłączyć sobie te trzy krańcówki, tak aby maszynę sprowadzić do punktu home, czyli do tego swojego punktu zerowego dla pola roboczego. Tu mamy możliwość podłączenia sondy osi Z. Nie będziemy dzisiaj tego podłączali, myślę, że nagramy osobny materiał na ten temat, gdzie będziemy doposażali sobie tą maszynę o jakieś tam dodatkowe akcesoria. Z drugiej strony Blackboxa znajduje się złącze USB, właśnie tym złączem podłączymy sobie później płytkę pod komputer. Złącze AUX, które przykładowo umożliwia nam podłączenie interfejsu do sterowania. Mamy tutaj możliwość podłączenia serwa, mamy możliwość podłączenia przykładowo pod złącze DOR. My tutaj najczęściej podłączamy wyłącznik bezpieczeństwa, tak? Czyli jeżeli byście mieli jakąś tutaj klatkę, obudowę tej maszyny, to pod drzwi można jakiś sobie tam przekaźnik podłączyć, albo po prostu wyłącznik bezpieczeństwa pod to złącze DOR również można podpiąć. Przekaźnik wbudowany. Tutaj mamy złącza, które umożliwiają nam m.in. na przykład na sterowanie plazmą, czy sterowanie wrzecionem, jeżeli będziemy instalowali wrzeciono z falownikiem, a tutaj dla tej maszyny może też w przyszłości będziemy taką przebudowę i film dla Was nagram, gdzie przebudujemy sobie, właściwie zainstalujemy wrzeciono sterowane z falownika, więc będziemy je tutaj mogli sobie podłączyć. I tutaj chłodzenie, jeżeli mamy dodatkową na przykład pompę, no to możemy sobie tutaj to chłodzenie z tym chłodzeniem sterować. Bezpiecznik, no i tutaj podłączenie pod kostkę, złącze do podłączenia kostki od naszego zasilacza właśnie 24V. Tutaj jak widzicie, Blackbox jest wyposażony, ja już je powyjmowałem, szczególnie tutaj przy silnikach i poinstalowałem tam. Blackbox od razu jest wyposażony we wszystkie kostki. Włącznik, wyłącznik. Myślę, że tyle na temat Blackboxa na samym początku musicie wiedzieć. Aha, jeszcze tutaj mamy te otwory, które umożliwią nam później tam w tylnej części właśnie przykręcenie sobie przykładowo w ten sposób naszego sterownika. Powiem również tutaj też na początku, że
nie będziemy się dzisiaj bardzo skupiali nad tym i w ogóle w tej serii tych pierwszych poradników nie będziemy bardzo się skupiali nad tym, żeby te przewody jakoś bardzo ładnie układać, zaślepiać, bo chcemy tak naprawdę możliwie szybko uruchomić naszą maszynę. I osoby oczywiście, które się dobrze czują w przewodach, lubią sobie gdzieś się ładnie prowadzić, możecie te przewody poskracać, wprowadzić w jakieś peszle, możecie w prowadnicę kabli wprowadzić również te przewody, tak aby to wszystko naprawdę estetycznie i fajnie wyglądało. Ja, ponieważ wiem, że tak jak już wam powiedziałem, będziemy gdzieś tą maszynę sobie przebudowywać, modyfikować. Mi się te przewody może przydadzą trochę dłuższe. Nie zależy mi dzisiaj na tym, żeby jakoś je super ułożyć, więc to osoba, która będzie już sobie składała, jeżeli sobie składacie tą maszynę dla siebie, to zadbajcie o to, a w tym materiale nie będę się na tym bardzo skupiał. Tak samo tutaj na końcu, pewnie w którejś części, chyba że będzie mi się chciało na koniec tego materiału, tutaj te profile na samym końcu też jest warto sobie zaślepić, są takie zaślepki zielone, akurat nie mam, nie przygotowałem sobie do tego materiału wideo, ale możecie sobie pozakładać takie zaślepki, tak żeby tutaj nie było żadnych kątów ostrych, żeby ta maszyna jeszcze estetyczniej wyglądała. To tak kilka słów wstępu i za chwilę przechodzimy do instalacji zasilacza oraz sterownika. Aha, jeszcze nie powiedziałem, przygotowałem sobie tutaj jeszcze śruby M5 razy 8 i 10 mm, dwa narożniki typu L, to tak, żebyśmy mogli sobie za chwilę przykręcić ten zasilacz i wpusty młoteczkowe drop-in M5, które również nam ułatwią instalację zarówno sterownika, jak i zasilacza. Zaczniemy od instalacji zasilacza. Tutaj oczywiście też powiem wam, że ja go zainstaluję sobie w tylnej części naszej konstrukcji, ale jeżeli macie na przykład box, w który wsadzicie waszą frezarkę, czy macie jakieś inne rozwiązanie, jakiś swój stół, możecie równie dobrze tą całą elektronikę gdzieś zainstalować w jakiejś tam odległości od maszyny, tak żeby ona gdzieś tutaj się nie zapyliła. Wiadomo, mamy tutaj wentylatory, więc ten pył negatywnie wpływa na tego typu elementy, ale ja, jak już wam powiedziałem, zainstaluję sobie mimo wszystko tutaj w tej tylnej części naszego urządzenia. Żeby zainstalować zasilacz, ja go sobie przykręcę w ten sposób. Czekajcie, żebym tutaj dobrze wam mógł zaprezentować. To zrobimy go tak, może z tej strony, ok. Tak sobie go tutaj zainstaluję i właśnie do tego będą mi potrzebne narożniki, które przykręcę sobie w tych otworach. Te otwory były w tym zasilaczu na śruby M4, ja je sobie przygwintowałem na M5 i tutaj wykorzystam narożnik. Jak widzicie, w ten sposób przykręcę śrubę w jednym i w drugim otworze, a następnie wpuszczę śruby M5 razy 8 mm, założę na nie T-nuty i przykręcimy sobie do tej tylnej części ramy. Nie jest łatwo nagrywać jedną ręką, więc jeżeli tutaj gdzieś był przyspieszony film, czy trochę robiłem to niezgrabnie, no to musicie mi wybaczyć. Tutaj, jak widzicie, założyłem sobie teraz śrubę M5, a następnie wpust młoteczkowy. Delikatnie zakręcę sobie na tą śrubę. Ok, i teraz całość przykręcimy, o, wypadło mi, za chwilę to poprawię, przykręcimy sobie do tej części. Żeby zwolnić ręce, ustawię telefon na statywie i za chwilkę to zobaczycie. Jak widzicie, zasilacz mamy zainstalowany w tylnej części. Teraz będziemy mogli sobie przejść do instalacji blackboxa. Na samym początku oczywiście znów wrzucę sobie tutaj w te kilka otworów śruby M5 i nakrętki młoteczkowe, tak aby później było nam łatwiej go sobie przymocować, ale najpierw podłączymy sobie przewody. Powiedziałem, najpierw podłączymy przewody, a w międzyczasie założyłem sobie już śruby i nakrętki młoteczkowe.
No ale to możecie zrobić tak naprawdę prawie w każdym momencie. I teraz tak, podłączymy sobie nasze silniki oraz wyłączniki krańcowe. Zacznijmy może od krańcówek i jak widzicie liście w pierwszej części, właściwie w poprzedniej części tego materiału, na krańcówce mamy opisane złącza, czyli GND, V+, i sygnałowy. Sygnałowy zielony, czerwony to jest V+, GND przewód niebieski. Tu już mamy zapiętą kostkę na drugim końcu tego przewodu i jak sobie spojrzymy w tym momencie na naszego blackboxa, tutaj również mamy oznaczone złącza GND, V+ i sygnałowy. Pamiętamy, że naszym GND był niebieski przewód. To jest krańcówka od osi Y, więc podłączymy sobie pod ten limit switch osi Y. OK. No i sprawdzamy sobie. Niebieski to był GND, to możemy się wzorować na tym z lewej strony GND. Czerwony to był V+. I tutaj również mamy środkowy V+, i sygnałowy zielony, tak jak mamy na naszej krańcówce, również mamy prawidłowo podłączony. Za chwilę sobie podłączymy silnik. Rozplątałem przewody. Jak znowu pamiętacie, możecie obejrzeć, zachowaliśmy te same kolory, jakie były tutaj przy kostce, która już pochodziła z naszego silnika. Jeżeli macie jakiś inny silnik, no to musicie sobie sprawdzić specyfikacje. Na temat silników również nagrywaliśmy film, więc tutaj, jeżeli byście mieli ewentualne pytanie, bo byście nabywali inne silniki, to możecie też do nas się odezwać, postaramy się Wam pomóc. I tutaj mamy silnik osi Y, szukamy złącza w blackboxie do osi Y. Tutaj mamy drugie od prawej, jak widzicie. I w to złącze należy podpiąć właśnie kostkę z naszymi przewodami. OK, mamy podpięty limit switch od Y, podpięty silnik również Y. I teraz pozostaje nam podłączyć jeszcze oś Z i oś X. I to już zrobię, pokażę Wam na przyspieszonym materiale wideo. Jak widzicie, pozapinałem wszystkie kostki w sterowniku Blackbox, jeżeli chodzi o silniki i krańcówki. Tak jak mówiłem, tutaj trochę chaos nam w kablach powstał, ale to może sobie ułożymy w jakimś tam kolejnym etapie. Ważne, żebyście wiedzieli, jak te elementy podłączyć. Sprawdźcie sobie te kostki, czy są dobrze dociśnięte. Jeżeli ktoś ma zaciskarkę do przewodów, ja też tutaj nie chciałem jakby utrudniać całości, więc nie pokazywałem, jak ładnie można założyć tutaj te przewody w tulejki. Jeżeli ktoś ma zaciskarkę, to warto sobie te wszystkie przewody w tulejkach umieścić i pozaciskać, żeby tutaj żaden nam przewód się nie stykał. Ewentualnie, jeżeli ktoś nie ma, to jeszcze warto by było tutaj to poskracać, tak żeby nam te zalutowane złącza nie wystawały. Ja tego nie robiłem, jeszcze raz podkreślam, tylko i wyłącznie po to, żebyście zobaczyli sens i technikę, jak to składać. A nie tutaj rozwlekać ten film na strasznie długi, w którym będziemy jeszcze zaciskali przewody i tak dalej i układali, tak? Bo chcę Wam pokazać, że możecie tak naprawdę tą maszynę w fajny i szybki sposób naprawdę złożyć. Ostatnie, co nam zostało, to podłączenie zasilania między właśnie przewodu od zasilacza do naszego blackboxa, tak aby zasilić naszą płytę sterującą. I za chwilę przygotuję sobie do tego przewód, który właśnie tutaj wepnę w złącza V+ i V-, a następnie w kostkę zasilającą pochodzącą ze sterownika Blackbox
aby go zasilić. Pamiętajcie o tym, że mamy przy niskim napięciu V plus i V minus. I tak samo tutaj w opisie złącz, nie wiem czy teraz będzie widać, mamy tutaj GND, o, kamera nie łapie ostrości, tu mamy GND na dole i 24 V u góry i tak też należy podłączyć ten przewód zasilający. Jak widzicie, wykorzystałem kawałek przewodu do kostki zaciskowej, założyłem sobie tak samo już te przewody pochodzące z zasilacza. No i tutaj mamy biały przewód, to jest plus, brązowy przewód to jest minus, tak samo na naszej kostce. Sprawdźmy jeszcze w blackboxie, nie wiem czy to kamera złapie, minus powinien być na dole i tak mamy w naszej kostce, plus u góry. Instalujemy naszą kostkę i mamy gotową maszynę tak naprawdę do pracy. Teraz nam nie pozostaje nic innego jak podłączyć wtyczkę do gniazdka 230. Uwaga, gdzie ona jest? Tutaj mam ją. Wtyczkę do gniazdka 230 i będziemy mogli za sekundę uruchomić nasze urządzenie. Podłączyłem zasilanie, czyli wtyczkę umieściłem w gniazdku. Jeszcze nie powiedziałem Wam o jednej rzeczy, którą musimy podłączyć. Przewód USB instalujemy w blackboxie i możemy go sobie uruchomić. Jak widzicie, zapaliła się tutaj dioda. Był taki dźwięk uderzenia jakby silników, to znaczy te silniki powinny być przynajmniej podłączone. Jeżeli mamy włączonego blackboxa, możemy sobie obrócić naszą konstrukcję i teraz przejdziemy do pierwszego uruchomienia. Przygotowałem od razu nowość, która się pojawiła w naszym sklepie, ponieważ normalnie możecie podłączyć sobie takie urządzenie czy każdą inną frezarkę i wykorzystać oprogramowanie, które jest darmowe, Open Wheels Control, które my udostępniamy. Na przykład właśnie tak jak powiedziałem na komputerze. Ale no, komputer ma swoje wady, zalety. Czasem mamy jeden komputer, który chcemy również wykorzystać do projektowania. Możemy również wykorzystać do sterowania urządzeniem interfejs, ale my od jakiegoś czasu szukaliśmy nowego rozwiązania i znaleźliśmy tablet, który jest kompatybilny, który pozwala na umożliwia tak naprawdę nam sterowanie właśnie urządzeniami, które wykorzystują oprogramowanie Open Wheels Control właśnie z poziomu takiego dotykowego tabletu. Więc w sumie nie wiem, czy nie ma, czy chyba wszystkie tablety są dotykowe. Ma ten tablet złącze USB, do którego wystarczy, że sobie podłączymy nasz przewód USB. O, ja sobie go tutaj chwilkę. Ok. Mamy podłączony. Jeżeli będziecie nabywali taki tablet od nas, sekundę postawię go, żeby było go dobrze widać. Ok, to my już zainstalujemy dla Was oprogramowanie, potrzebne sterowniki i tak dalej, żebyście mogli od razu po podłączeniu korzystać ze swojego urządzenia. No tutaj wybieramy sobie złącze, właśnie, które jest podłączone do naszego blackboxa. Klikamy Connect i możemy przejść przez etapy na samym początku, które powiedzą nam, czy podłączyliśmy wszystko poprawnie, a warto jest zawsze zacząć od krańcówek. Nie wiem, czy tutaj będzie wszystko dobrze widać na wideo, jeżeli nie, to nagram dla Was osobny materiał, tutaj dajcie mi znać w komentarzach, ale mam nadzieję, że będzie ok. Pierwsze co, to wyłączamy alarm, który nam się tutaj pojawił i przechodzimy do ostatniej zakładki w naszym oprogramowaniu i sprawdzimy sobie krańcówki. Ja teraz kliknę tak fizycznie w krańcówkę, jak widzicie, i zobaczcie, zmienia się status
tej krańcówki. To jest krańcówka osi Z, jak możecie zwrócić uwagę, właśnie zmienia się nam status przy krańcówce osi Z. Teraz to samo robię z X, pojawił się nam alarm i jak widzicie przy X widzimy, że nasza krańcówka funkcjonuje i zostaje nam krańcówka osi Y. Klikam tam, o nie wiem czy widać, widać. Również ten status nam się zmienia, więc wiemy, że nasze krańcówki są prawidłowo podłączone. Wyłączymy sobie alarm. Ogólnie na temat tego tabletu, to też nagram dla Was osobny materiał wideo. Przechodzimy do zakładki Control i sprawdźmy teraz, czy nasze silniki w ogóle się odzywają, czy działają prawidłowo. Zacznijmy od osi Z. Aha, tutaj Wam powiem, Wy tak jak powiedziałem, jeżeli będziecie mieli od nas ten tablet, to już będziecie mieli skonfigurowany, ale tutaj sobie przełączymy z cali przykładowo na milimetry, bo nas milimetry interesują. Tutaj jeżeli byśmy chcieli, żeby wykonywana była ciągła praca, kiedy klikniemy sobie powiedzmy w X+, no to tak długo jak trzymamy tego plusa, on będzie się nam poruszał, ale na początku dla testu warto sobie ten suwak zmienić tak, abyśmy określili maszynie, że ma się przesuwać właśnie o 10 mm. Zacznijmy sobie od osi Y, pójdziemy w minus. Jak widzicie, nie wiem czy to będzie widać, teraz klikam plus, a ona zjeżdża w dół, minus, podjeżdża do góry. Za chwilę to sobie skonfigurujemy, więc zapamiętajmy, że Z-ka nam działa na odwrót. Mam nadzieję, że się nie przejęzyczyłem, przed chwilą sprawdzaliśmy Z-kę. Teraz sprawdźmy X-a. X powinien teraz się poruszyć w prawo i tak jak chcemy, porusza się w prawo. No, w prawo. Ok, sprawdźmy Y-ka. Minus dojeżdża do nas, jest prawidłowo, plus odjeżdża od nas. Ok. Więc musimy sobie zmienić Z-kę, ale na samym początku moglibyśmy jeszcze zrobić tak, że przechodzimy do drugiej zakładki GRBL Settings i tutaj jak widzicie mieliśmy już wgrane, że potencjalnie sterujemy maszyną LIT 1515, ale my sterujemy maszyną, tutaj wybieramy sobie z listy CBIM, wybieramy sobie CBIM Machine, zatwierdzamy to, ok, ponownie przejdźmy do zakładki Control. I sprawdźmy jeszcze raz, czy w prawidłowych kierunkach poruszają się nasze osie. Z minus zjeżdża w dół. X plus jedzie, chcieliśmy, żeby w prawo się poruszał, porusza się w lewo. Y minus dojeżdża do nas, czyli trzeba zmienić X-a. Więc przechodzimy sobie znowu do zakładki GRBL Settings. Szukamy sobie tutaj ostrość. Zobaczymy. Chyba nie łapie. Ok, nie wiem czy będzie widać, bo widzę, że telefon traci ostrość. Tutaj mamy znak dolara 3 i chcemy zmienić kierunek osi X, tak więc klik tutaj przez ten suwak zmieniamy jego położenie, zapisujemy ustawienia, dajemy OK, wracamy do zakładki Control i sprawdzamy teraz, czy X się porusza prawidłowo. Tak, jak widzicie X porusza się prawidłowo, Y dojeżdża do nas też prawidłowo, Z-ka do góry i porusza się do góry. Widzę, że tutaj nie są ustawione jeszcze prawidłowo kroki, więc wracamy sobie do zakładki GRBL Settings i szukamy sobie, zaraz Wam powiem dokładnie, $100 to jest, odpowiada za ilość kroków osi, ilość kroków silnika w osi X, $101 to jest w osi Y i $102 to jest w osi Z. Klikamy sobie tutaj na kalkulator i wybieramy. Mamy śrubę, Acme śruba, ta, którą zainstalowaliśmy. Klikamy zaakceptuj. Następnie to samo robimy dla osi Y. Wybieramy sobie śrubę Acme, zaakceptuj. I ostatnie co zrobimy, to dla osi Z. Również wybieramy śrubę Acme. Tutaj mamy listę. Różne tutaj też są śruby do wyboru, ale wybieramy standardową OpenWheelsa śrubę Acme. Klikamy OK. Dodatkowo możemy sobie zwiększyć prędkość osi. Tutaj mamy ustawione standardowo 1000 mm na minutę. Znowu widzę, że telefon traci ostrość. Mam nadzieję, że za chwilę to odzyskamy. OK. Zmienimy sobie to na 3000 mm na minutę, więc usuwamy. 3500 nawet można sobie wprowadzić. Tutaj też dla osi Y. 3500. O jedno zaro za dużo. I dla osi Z również sobie wprowadzimy 3500.
OK. Zamykamy 350. OK. Dobra. Zapisujemy te ustawienia. Wracamy do zakładki Control i możemy sterować naszą maszyną. Zmienimy tutaj na ciągłą pracę, czyli tak długo jak trzymam, zmieniłem ten suwak, tak długo jak trzymam pozycję, tak długo nam się ośka przesuwa. Możemy określić oczywiście punkt zerowy, aczkolwiek tutaj o jakby uruchomieniu pierwszego programu i tak dalej, to Wam pokażę w osobnym materiale wideo. Możemy sobie wczytać jakiś plik z naszym G-kodem. Przykładowo ja sobie zobaczę, czy coś tutaj będę miał w sieci. Tutaj musiałem na chwilę przerwać wideo, bo mi się wyładował telefon, którym nagrywam, ale wracamy sobie właśnie do wczytania jakiegoś pliku. Kliknijmy sobie jakiś, nie wiem, zaraz zobaczymy, czy ja coś mam tu zapisane. Ok, załadował się nam G-code, nie wiem co to jest, więc za chwilę sobie zobaczymy. Oj, chyba nieprawidłowo, więc zobaczmy jeszcze jakiś inny. Ok, mamy tutaj jakiś element, który gdzieś kiedyś projektowałem. Ciężko mi powiedzieć co to, ale chcę Wam pokazać, że teraz klikamy sobie w Run Job i nasza maszyna rozpoczyna pracę. Tutaj jest prawdopodobnie program, który najpierw uruchamia wrzeciono z falownika, stąd też teraz ten czas oczekiwania 10 sekund. No aczkolwiek za sekundę powinien nam program wystartować i zobaczymy, jak maszyna pracuje. Jak widzicie, to jakieś bardzo... Aha, bo tu mamy planowanie, więc sobie przyspieszmy ten proces. Ok. Dobra, tutaj by było planowanie jakiegoś detalu, ale jak widzicie, maszyna tutaj, widzicie, ona w linii prostej wykonuje z prędkością w tym programie 680 mm. Ja jeszcze mogę ją zwiększyć, tą prędkość. Ok. Do tabletu można ogólnie podłączyć myszkę, tak żeby to sterowanie było wygodniejsze. Ale jak widzicie, w tym momencie, kiedy byśmy mieli założone wrzeciono, zainstalowany detal, prawidłowo usadowiony materiał, to już proces by się odbywał. Tak więc w tym etapie można powiedzieć, że nasza maszyna jest już gotowa do pracy. Oczywiście brakuje nam jeszcze tutaj stołu, na którym będziemy instalowali detal, chociaż można również wykorzystać na przykład do zainstalowania imadła. Tutaj są otwory z gwintem, tak aby sobie zainstalować przykładowo to imadło. Do tej płytki właśnie wykorzystując te otwory również można zainstalować sobie jakiś detal. Ale my w kolejnym również wideo, które dla Was nagram, przygotujemy płytę aluminiową, którą przykręcimy następnie sobie właśnie do tej płytki CBIM i na tej płycie aluminiowej będziemy mogli sobie zainstalować już nasz surowiec, który będziemy obrabiali. Myślę, że w tym materiale to jest wszystko. Zapraszam Was standardowo do subskrybowania naszego kanału, ponieważ nagramy w ciągu kilku dni kolejny materiał, w którym podłączymy zamiast Blackboxa właśnie Arduino, o czym wspominałem na samym początku, jak i nagramy materiał właśnie, w którym zainstalujemy sobie przykładowo tą płytę aluminiową jako nasz stół. Zainstalujemy również wrzeciono i zrobimy jakiś wspólnie pierwszy projekt, który razem uruchomimy właśnie na tej konstrukcji. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas i do usłyszenia wkrótce.